Brak CO2. Polska w obliczu pustych półek. Zarząd Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. podjął decyzję o czasowym zatrzymaniu pracy kolejnych instalacji i ograniczeniu produkcji. Ale wywoła to ogromne problemy w produkcji żywności, szczególnie produktów pakowanych hermetycznie. Konsekwencją będzie to, że staną linie produkcyjne, staną obojnie i produkty po prostu nie będzie na półkach. Spółka Anwil, należąca do PKN Orlen, wznawia produkcję nawozów. Jedne z największych i najważniejszych w naszym kraju przedsiębiorstw, czyli Grupa Azoty i Anwil, ze względu na zbyt wysokie ceny gazu, postanowiły wstrzymać lub istotnie ograniczyć produkcję nawozów, które ważne są nie tylko dla rolnictwa, ale też wielu innych newralgicznych branż, w tym na przykład dla gastronomii. I choć robiąc ten odcinek, oba koncerny wznowiły część swoich mocy, tak wcale nie musi to być jednorazowy incydent. Swoją produkcję wstrzymał już też na przykład producent piwa Carlsberg Polska. Jednak o problemach informują nawet tacy giganci jak Coca-Cola. Ale lista takich firm w naszym kraju jest znacznie dłuższa. Problemem jest brak dwutlenku węgla, który stanowi kluczowy element dla całej gospodarki. Jego brak może wywołać efekt domina, blokujący niejedną branżę. Na przykład większość producentów suchego lodu przyznaje, że już kończą im się zapasy i gdyby nie szybka reakcja Grupy Azoty, produkcja mogłaby stanąć. Mówią przy tym o potężnym chaosie, który towarzyszy temu nowemu kryzysowi. Suchy lód potrzebny tak naprawdę w całym łańcuchu dostaw, logistyki, po to, żeby utrzymać łańcuch chłodniczy. Produkty, którym nie jesteśmy w stanie na przykład z powodu braku suchego lodu zapewnić łańcuch chłodniczy nieprzerwany, trafią to po prostu do utylizacji, bo tak mówi prawo polskie, notabene zresztą Unii Europejskiej. Więc mamy mnóstwo rzeczy, które są związane z tym dwutlenkiem węgla. I nie jest to najważniejsze, że będzie może brakować nam piwa, czy może zabraknąć nam faktycznie ulubionego napoju gazowanego, aczkolwiek warto zauważyć, że również branża napojowa, która dostała potężny cios w postaci podatku cukrowego, rujnującego praktycznie zakłady w Polsce, jeżeli teraz będzie musiała przebrać produkcję, to po prostu będzie gwóźdź do trumny dla bardzo wielu małych i średnich polskich. Suchy lód potrzebny jest do mrożonek. Bez niego ich produkcja byłaby niemożliwa, a to tylko wierzchołek góry lodowej, bowiem obecnie kwestia gazu i przez to CO2 to temat, który nie przeraża tylko Polaków, ale całą Europę, bowiem może się okazać, że zapaść europejskiej gospodarki będzie znacznie większa niż jeszcze dotychczas przewidywano. Kilka dni temu gaz na giełdach ponownie ruszył w górę wraz z zapowiedzią Gazpromu, że znowu zamknie gazociąg Nord Stream 1. Co prawda to zamknięcie trwało tylko chwilę, ale rynek zachowuje wobec Rosjan najwyższą nieufność, czego dowodem może być przebicie w ostatnich dniach poziomu 300 euro za megawattogodzinę. Są to rekordowo wysokie ceny i nic nie wskazuje na to, żeby miało się to zmienić w najbliższym czasie. Przez co, szczerze mówiąc, nie strasząc nikogo, ale jeśli spojrzymy na dane oraz najnowsze raporty, to ma być nawet kilka razy drożej niż obecnie w perspektywie najbliższych miesięcy i teoretycznie mogą pojawić się jakieś niewielkie problemy z dostępnością. The comfort of a cup of tea that's about to get more expensive. We've not even hit winter yet and people can't afford to pay their bills. I don't know how anyone is going to survive this winter without sitting shivering in their homes. Bills have already doubled. They're looking to double again. It just doesn't make any sense. Koszt ogrzewania domu gazem ziemnym w 2023 roku wzrośnie do 25 tysięcy złotych, o ile rząd nie podejmie żadnych działań interwencyjnych. Tak wynika z analizy rzetelnego portalu wysokienapięcie.pl. To natomiast zrujnowałoby budżety około 2 milionów gospodarstw domowych, a już teraz nawet ciepłownie muszą się zapożyczać, aby ogrzać miasta. Tak jest na przykład w przypadku Kłodzka. Natomiast potencjalne zamrożenie cen kosztowałoby budżet państwa nawet 10% jego wartości. Oba te rozwiązania zatrząsną całą Polską, a to wielki cios zarówno dla zwykłych Polaków, jak i wielkich przedsiębiorstw. Dlatego w dzisiejszym materiale sprawdzę dla Was, co dokładnie dzieje się z gazem i czy faktycznie niedługo może nawet zabraknąć pewnych towarów na półkach w sklepie. Jak radzi sobie z tym Europa? Co z ostatnimi kontrowersyjnymi wypowiedziami w Niemczech o możliwym uruchomieniu Nord Stream 2? I czy polski przemysł może stanąć? To wszystko w dzisiejszym materiale. Zatem zapraszam Was do oglądania.
Słuchajcie, jeśli jeszcze nie graliście w naszą autorską grę mobilną MapLord, to chyba dobry moment, żeby to zrobić. Nasza gra to nie jest gra single player, gdzie monotonnie gracie z botami. Nic z tych rzeczy. My stworzyliśmy dla was grę multiplayer, w którą możecie grać z waszymi znajomymi, rodziną lub z kimkolwiek na świecie, jeśli tylko zdecyduje się ją ściągnąć. MapLord to dynamiczna gra, która nie zmusza was do monotonnej gry ciągnącej się godzinami. Mecze możecie rozegrać tak na dobrą sprawę, czekając w kolejce do fryzjera, gdziekolwiek tylko chcecie, wiedząc, że nie macie więcej niż 5-10 minut. W naszej grze jest też specjalny system rankingowy, więc im wyżej awansujecie, tym bardziej popularni w społeczności będziecie. Skrzynki nie otwierają się godzinami jak w innych grach, plus rzeczy możecie zdobyć po prostu grając. Jeśli chcecie też nas wspomóc w rozwoju, to możecie skorzystać z usług, jakie oferuje nasz sklep w grze. Ale to nie jest wymóg, żeby wygrać. Zdecydowanie nie lubimy pay to win. Gra znalazła się na pierwszej pozycji w najczęściej wybieranych w ostatnim czasie grach strategicznych, ale też w czołówce najlepszych darmowych. Także teraz zeskanujcie kod QR i widzimy się w MapLordzie. Przejdźmy zatem do materiału. Przestoje w produkcji ze względu na cenę nie obejmują tylko i wyłącznie Polski. Spójrzcie teraz na mapę Europy. Okazuje się, że zakładów chemicznych, które wstrzymały lub ograniczyły produkcję, jest znacznie więcej. A z problemem produkcji CO2, a jednocześnie potencjalnym kryzysem zaopatrzeniowym sklepów, można spotkać się także na Wyspach Brytyjskich. Unia Europejska jeszcze do niedawna chciała przygotować plan na wypadek całkowitego wstrzymania przesyłu z Rosji, zmuszając przy tym zwykłych odbiorców na przykład do zmniejszenia temperatury w mieszkaniach. Finalnie jednak może się okazać, że takie zabiegi nie będą potrzebne, ponieważ rynek sam zrezygnuje z kupowania surowca po obecnych cenach. Widać to chociażby w półrocznych danych PGNiG. Gazowy koncern w pierwszej połowie roku sprzedał w Polsce o 7% mniej gazu, ale hamowanie jeszcze lepiej widać w segmencie największych odbiorców, gdzie spadek wyniósł nawet 19%. Tak natomiast prezentuje się spadek produkcji w naszym kraju na podstawie danych Crédit Agricole. Najbardziej ucierpiała produkcja metali, surowców nieenergetycznych oraz wyrobów chemicznych. Bierzmy pod uwagę, że to dane z pierwszego półrocza, a to drugie, potencjalnie dużo bardziej niebezpieczne dla koniunktury, dopiero się zaczęło. A już na ten moment drżą branże, które jeszcze chwilę temu zupełnie tego się nie spodziewały, czyli chociażby branża mięsna, napojów gazowanych czy nawet sera. Władze uspokajają, że problemu nie ma, ale zupełnie innego zdania są producenci, którzy panicznie zaczęli szukać dostawców nawet poza granicami. Jeżeli chodzi o problemy z żywnością, to uważam, że to są głosy absolutnie przesadzone, dlatego że polskie rolnictwo zapewnia nam samowystarczalność żywnościową. Wielokrotnie to podkreślałem i przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe. Dziękowałem za to polskim rolnikom i to faktycznie jest. Ale mamy zakłady azotowe, mamy wstrzymanie produkcji. Nie ma kwestia cen gazu. Nie ma w tej chwili poważnej obawy o to, żeby zaistniały braki żywności. Oczywiście ma się takie czasem wrażenie, że niektóre osoby jakby chcą wywołać panikę na rynku, choćby to wykupywanie cukru jakiś czas temu na potęgę, nie wiadomo po co. Ale producenci alarmują, mleczarze, którzy zajmują się produkcją mięsa, niektórzy że zabrakło to, suchego lodu i dwutlenku węgla. Żeby podnieść ceny, natomiast rzeczywiście jest problem ze źródłami energii, a przede wszystkim z cenami energii. To jest problem nie tylko polski, ale to jest problem ogólnoeuropejski, a nawet ogólnoświatowy. Prezes Spomleku w rozmowie z Gazetą Wyborczą powiedział, że bez dwutlenku węgla firma może być zmuszona ograniczyć produkcję, a brakuje także na przykład środków chemicznych potrzebnych do czyszczenia linii produkcyjnych. Braki to kolejny zwiastun rozpędzającej się drożyzny, która uderzy niemal we wszystkich bez względu na to, czym tak naprawdę się zajmują. Ponieważ rynek jest trochę jak domino, jeden element może spowodować wywalenie całej koniunktury. Problem mają też rolnicy, którzy mają zamiar protestować, jeśli nie zostanie wznowiona produkcja nawozów, ponieważ jak sami twierdzą, to zagrozi bezpieczeństwu żywieniowemu kraju. Sytuację opanowały wczorajsze komunikaty obu spółek, jednak wciąż nie pracują one na pełnych obrotach, chociaż same azoty zwiększyły przykładowo produkcję CO2 z 30% do 60%. Ta jednorazowa sytuacja pokazuje, z czym możemy się w późniejszym czasie mierzyć. Największej zapaści i dosłownie katastrofy wszyscy spodziewają się w branży energochłonnej, która już teraz doświadcza rekordowych cen za energię elektryczną. A przecież tak jak wam mówiłem, najgorsze przyjdzie pod koniec roku i na początku 2023. So yeah, it's been absolutely extraordinary the movement we have seen in the last few days for gas power. And it is related to what you said in the beginning, that now Gazprom has announced that they're going to shut down Nord Stream 1 in the end of the month, and it's already been on very low levels for close to 2 months now.
So, and of course, gas and power is very connected in Europe. And that's the reason why we have seen this surge in power contracts on all timescales, really. Like you see new daily records above 600 euros per megawatt hour, but also on the weekly and monthly averages, it's new records every week now and every month. So, and also longer out in time, like you said, the beginning of 2023 is looking really bleak for European power, especially in France and Germany. Cytując tutaj Henryka Kalisia, prezesa Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, spodziewamy się katastrofy. Część przemysłu energochłonnego czeka fala spektakularnych likwidacji. Mimo tego Polska nie jest w najgorszej sytuacji, patrząc na inne europejskie państwa. My w dalszym ciągu mamy działające elektrownie węglowe. Oczywiście ceny węgla znacznie wzrosły, ale my większość naszych krajowych potrzeb produkcji energii zaspokajamy tym, co sami wydobywamy. Do tego, jak twierdzi polski premier, Baltic Pipe udało się zakontraktować. Co więcej, uruchomiliśmy także dosłownie kilka dni przed publikacją tego materiału interkonektor ze Słowacją. Ten gazociąg, który dziś uruchamiamy między Polską a Słowacją, jest gazociągiem strategicznym. Jest dowodem na to, że połączenia północ-południe mogą wzmacniać bezpieczeństwo w obu naszych krajach, ale nie tylko w tych krajach. Ten gazociąg jest jednocześnie wielką inwestycją Trójmorza, czyli właśnie Europy Centralnej, państw Europy Centralnej, które w ten sposób konstruują swoje bezpieczeństwo. To nie jest tylko Polska-Słowacja. To gazociąg, który tworzy perspektywy zasilania w gaz naszego regionu gazem praktycznie ze wszystkich kierunków. Całkowita długość wybudowanego gazociągu wynosi ponad 165 km, z czego 61 km znajduje się po stronie polskiej. Mówi się, że to gazociąg pokoju, który tworzy wspólnotę bezpieczeństwa w oparciu o strategiczną współpracę Trójmorza. Gazociąg umożliwi przesył gazu na poziomie 5,7 miliarda metrów sześciennych w skali roku w kierunku Polski oraz 4,7 miliarda metrów sześciennych w kierunku Słowacji. Połączenie zabezpieczy dostawy surowca w sytuacjach kryzysowych oraz umożliwi eksport gazu z Polski w oparciu o dostawy z terminala LNG w Świnoujściu. Co więcej, my sami uzyskaliśmy w ten sposób dostęp do źródeł zlokalizowanych na obszarze południowej Europy za pośrednictwem tamtejszych terminali LNG z Afryki Północnej oraz Kaukazu. W znacznie gorszym położeniu są Niemcy, ale tutaj raczej z błędnych decyzji sąsiada nie powinniśmy się cieszyć, ponieważ te mogą znacząco osłabić złotówkę i tylko pogłębić kryzys w produkcji i zaopatrzeniu. Niemiecki model rozwoju oparty na stosunkowo tanim rosyjskim gazie oraz perfekcyjnie działających międzynarodowych łańcuchach dostaw odchodzi w przeszłość, a nasi sąsiedzi nie wypracowali jeszcze nowego. W techniczną recesję w zasadzie może ich wciągnąć niemal wszystko, w tym nawet wysychający Ren, który dodatkowo podnosi cenę energii, bowiem ten był najważniejszą rzeką Europy i odpowiadał nawet za 15% transportu Niemiec. To właśnie tam dziennie transportowane było 400 tysięcy baryłek ropy do zasilania przemysłu naszych zachodnich sąsiadów. Co więcej, woda w Renie wykorzystywana jest do chłodzenia reaktorów elektrowni atomowych, co finalnie zwiastuje zwyżkami cen energii i potężnym spowolnieniem niemieckiego przemysłu, który wpłynie też na Polskę. Ist jetzt schon die Grenze und in Zukunft wird natürlich höher und daher macht man sich schon Sorgen, ob man das leisten kann. Ne? Ich denke darüber nach, unsere Regierung hat sich zu sehr abhängig gemacht von verschiedenen Ländern und das ist das große Problem, was wir jetzt haben. Wir sind abhängig von denen und jetzt müssen wir darunter büßen, was unsere Regierung gemacht hat. Mieszkańcy Niemiec mają tego dość i boją się recesji, więc krytyka wobec tego, co dzieje się w sprawie z Ukrainą, ciągle rośnie. Do tego stopnia, że wiceszef współrządzącej w Niemczech partii FDP, Wolfgang Kubicki, oznajmił, że Nord Stream 2 powinno być natychmiast uruchomione. Ten pomysł jednak skrytykowała i stanowczo odrzuciła szefowa MSW Niemiec, Annalena Baerbock. W tym samym momencie Rosjanie na zachód od Petersburga, jak uwidoczniły zdjęcia
zdjęcia satelitarne palą codziennie gaz o wartości 10 milionów euro, który miałby trafić do Niemiec. To wszystko po to, żeby jeszcze bardziej wywindować jego cenę wzwyż. A te są jeszcze dodatkowo podbijane z uwagi na transformację energetyczną UE i uznanie gazu jako źródła energii małoemisyjnej. Co warte też uwagi, to opinia Michała Kędzierskiego z Ośrodka Studiów Wschodnich, który sugeruje, że zapasy w europejskich magazynach gazu są pokryte w wystarczającej ilości, aby ewentualnie najbliższe miesiące bez problemu przetrwać. Co zresztą widzicie na mapie, jak konkretnie wypełnione są magazyny w stosunku do zapotrzebowań poszczególnych krajów. Niemcy już dziś mają wypełnione magazyny na 80%, a ich maksymalna pojemność wynosi 20 miliardów metrów sześciennych, czyli gaz przy ich zapotrzebowaniu, jeśli ten przestałby z Rosji płynąć, to w dalszym ciągu wystarczyłby na 2,5 miesiąca. Niemniej początek przyszłego roku lub następna zima, jeśli wojna będzie się przedłużać, okażą się kluczowe, ale bez względu na to przełom 2022 i 2023 będą z pewnością dla nas wszystkich trudne. Polscy producenci już teraz boleśnie odczuwają skutki wzrostu cen gazu i energii, co teoretycznie bez interwencji mogłoby faktycznie skończyć się zmniejszeniem dostępności pewnych produktów lub drastycznym wzrostem ich ceny, aczkolwiek rząd podobno szykuje już jakieś rozwiązania. Taryfy na gaz będą zamrożone. Pracujemy też teraz nad budżetem państwa, żeby móc uwzględnić tą potencjalną kwotę. To rozwiązanie będziemy prezentować we wrześniu, tak żeby w pełni móc odpowiedzialnie również te konsekwencje budżetowe wskazać. Widzimy, jak waha się cena gazu. Przepisy mamy napisane, one są analogiczne do tych poprzednich. Mamy teraz wewnętrzną dyskusję na temat poziomu, na temat poziomu zamrożenia. Mamy ten przykład ciepłownictwa, gdzie zamroziliśmy na poziomie tych 40%. Wrzesień to będzie ten moment ostatecznej komunikacji całego pakietu, również pakietu energetycznego, bo nad tym pakietem energetycznym też pracujemy, obserwując rynek i te zmieniające się ceny, tak żeby móc w pełni odpowiedzieć na tą dynamikę i wahania cen. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w piątek zapowiedziała, że taryfy na gaz będą zamrożone. Rzecz w tym, że koszt tego przedsięwzięcia może być wyższy niż realizacja programu 500+, a to będzie kolejny cios dla złotówki, która niestety, ale za chwilę, może mieć poważny problem. Dużo większy niż ten teraz. Natomiast przebicie bariery 5 zł za 1 dolara lub euro to już raczej nie powinno być pytaniem z kategorii czy, a jak już, to prędzej kiedy. Chociaż czasem zrządzenie losu potrafi nie takie sytuacje ratować. Dlatego po prostu warto obserwować to, co się dzieje. Oby tylko te czarne prognozy się nie sprawdziły. Ja natomiast dziękuję Wam za dzisiaj i trzymajcie się. Cześć!